Zdzisław Beksiński był jedynym Europejczykiem, który miał stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w japońskiej Osace. I pomimo tego, że charakterystyczny styl jego pracy ma zarówno zagorzałych zwolenników, jak i zdeklarowanych przeciwników, za każdym razem budzi sporo emocji. Zapraszam na odcinek poświęcony życiu i twórczości Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. Ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Po studiach